drugiej części konferencji prasowej. Do Państwa dyspozycji jest Michael Ameo. Proszę o zadawanie pytań. Piotr Dziewczyk z agencji prasowej. Mam pytanie, Twoim zdaniem wystarczy zagrać tak jak Zagłębiem w niedzielę, żeby punkty zdobyć, czy dzisiaj się jednak poprawi? Dzień dobry. No na pewno zacznę od tego, że z Zagłębiem zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, natomiast w drugiej połowie były rzeczy, które musimy poprawić i jestem tego zdania, że jak nałożymy te poprawki na mecz z Zagłębiem, to w spotkaniu z Legią będziemy w stanie zdobyć 3 punkty i zwyciężyć. W zeszłym sezonie było 2 zwycięstwa z Legią, tutaj 4-1 grałeś w tym meczu, to znaczy, że można tutaj z Legią wygrać i wiecie jak to zrobić, czy coś się pozmieniało, jak się zmieniło, aby się zmieniło? No tak jak Pan wspomniał, drużyna Legii się zmieniła, nasza drużyna też się zmieniła. To, że wygrać z Legią jesteśmy w stanie, jestem o tym przekonany i idziemy z takim nastawieniem na mecz, wychodzimy z takim nastawieniem na boisko, żeby zgarnąć te 3 punkty. No, wasza sytuacja pewnie dalej jest taka, no pewnie nie taka jakbyście chcieli, ale dużo dało to, że już nie ze strefy spadkowej przystępujecie do meczu, to też nie dalej, no blisko jest. Tak, no to zwycięstwo nie dość nam dało 3 punkty, to także aspekt mentalny dało nam takiego kopa i wydaje mi się, że dzięki temu zwycięstwu możemy też z rozpędu wejść w spotkanie z Legią i z taką pewnością siebie, bo wcześniej wykonywaliśmy bardzo dobrą pracę. Mieliśmy 2 spotkania wstecz bardzo, bardzo według mnie dobre, gra fajnie wyglądała, natomiast brakowało tych punktów. Na pierwsze 6 możliwych do zdobycia zdobyliśmy tylko 1, gdzie ta gra uważam wyglądała, jeżeli nie dobrze, to bardzo przyzwoicie i brakowało tych punktów. Tutaj udało się tę dobrą grę poprzeć 3 punktami, także jesteśmy zbudowani tym i teraz na spotkanie z Legią idziemy, wychodzimy z takim nastawieniem, aby powtórzyć jeszcze raz ten scenariusz i zgarnąć 3 punkty. Myślicie, że wiem, że nie powiesz w szczegółach, ale że trener Wukowicz, znający dobrze Legię, no to przekaże więcej niż normalnie przed każdym innym rywalem, bo dopiero tam pracował. Tak jest, trener Wukowicz bardzo dobrze zna drużynę Legii, pracował z nimi przez długi okres, także myślę, że będzie nam w stanie przekazać więcej niż na temat innych przeciwników, z którymi się mierzymy. Natomiast przed każdym spotkaniem, nieważne czy to jest Legia, Zagłębie czy jakikolwiek inny przeciwnik, trenerzy przeprowadzają własną analizę i są nam w stanie powiedzieć na temat każdego zawodnika, zespołu, jak i ustawienia taktycznego rywala dużo więcej niż parę zdań. I każdy z nas wie, co ma robić na boisku z danym konkretnym rywalem. Tak samo pewno będzie z Legią. Grzegorz Buziaka z Lidice.pl. Michael, dostajesz teraz dużo minut. Dużo minut, grasz od początku prawie do końca. Zmieniło się coś w twojej formie, czy w cudzysłowie zasługa trenera? Co takiego się stało, że teraz już tak dużo grasz i tak coraz pewnie się czujesz na boisku? Dziękuję, że pan dostrzegł to, że gdzieś tam dobrze się czuję na boisku, na pewno tak jest. Myślę, że jest to efekt tego ciężko przepracowanego okresu przygotowawczego. Czuję zaufanie od strony sztabu szkoleniowego, czuję zaufanie od strony trenera. Rzeczywiście pewnie się czuję na boisku, tak samo jak myślę cała drużyna. Jest to gdzieś tam poparte tym, że po prostu bardzo dużo ciężkiej pracy włożyliśmy w te ostatnie 2 miesiące i po prostu tak wygląda piłka nożna. Jeżeli ciężko pracujesz, później na boisku czujesz się pewniej, wiesz co masz robić i ciężka praca zawsze się obroni, także cieszymy się, że zdobyliśmy ostatnio 3 punkty. Ja też się cieszę, że dostaję więcej minut od trenera i teraz tylko, żeby przełożyć to na kolejne punkty, bramki, asysty. W statystykach jesteś jednym z najszybszych zawodników na boisku, masz najwięcej takich szybkich sprintów. To jest taka twoja wyuczona, wrodzona umiejętność, czy to nad tym pracujesz? Pracuję nad tym na każdym treningu, tak? Mamy treningi szybkościowe, mamy treningi wydolnościowe, gdzieś tam myślę, że też jest to pochodne od genetyki, gdzieś tam są rzeczy, które ciężko jest nabyć treningiem, jednak nie ma czegoś takiego, że z czymś się rodzisz i po prostu to masz. Musisz nad każdym aspektem gry szlifować, a szczególnie nad tymi cechami, którymi Pan Bóg Cię obdarzył. Jest tak, że niektóre rzeczy masz lepsze, niektóre rzeczy masz słabsze, ale uważam, że jest tak, że mimo, że w czymś możesz... Coś może być twoją dominującą cechą, możesz w czymś przodować na tle kolegów z drużyny, ale i tak musisz to szlifować, ponieważ no, jeżeli tego nie będziesz robił, to inni się dogonią. Wybór do 11 kolejki był dla ciebie zaskoczeniem, czy spodziewałeś się, że zostaniesz? Szczerze mówiąc, nie myślałem o tym. Gdzieś tam zobaczyłem to w mediach społecznościowych, budująca informacja, ale
gdzieś tam nie rozmyślam o tym, tylko teraz będę starał się robić wszystko, żeby w następnych kolejkach też zostać wybranym i przede wszystkim pomóc drużynie, aby tak jak w tym poprzedzającym spotkaniu zdobyć trzy punkty. Ta pozycja, na której grasz, to jest ta, którą sobie najlepiej się czujesz, czy...? Tak, tak, bardzo dobrze czuję się na lewym skrzydle i gdzieś tam wcześniej na tej pozycji grałem i uważam, że to jest... Wiadomo, wystąpię na każdej pozycji, na której trener mnie wystawi, ale to jest ta pozycja, na której się czuję bardzo komfortowo. Myślisz, że Legia będzie bardziej wymagająca od rywali niż Raków? Co prawda to u siebie, ale też zespół Szczołówki. Ciężko mi powiedzieć. Każdy z tych zespołów ma swoje atuty. Gdzieś tam są te dwa zespoły, które przodują w naszej tabeli, także możemy powiedzieć, że na ten moment są to dwa najlepsze zespoły. I dwóch najcięższych rywali. Z Rakowem pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie walczyć z nimi jak równy z równym, dlatego jestem przekonany, że z Legią będzie równie dobrze, jak mam nadzieję, że i lepiej, bo uda nam się zwyciężyć. Takie pytania mamy? Zapomnij się, że Dziennika Zachodniego, czy Legia budzi w Was jakieś szczególne emocje, inne niż pozostali rywale? Szczerze mówiąc, no to mogę się tutaj wypowiedzieć tylko i wyłącznie za siebie. Może nie emocje, ale respekt, bo wiadomo, tak jak przed chwilą wspomniałem, patrz na tabelę, jest to drużyna, która znajduje się w czubie, więc z wiarą w swoje możliwości wchodzimy w te spotkanie, ale nie z nadmiernym respektem. To jeszcze zapytam, bo ty w Polonii Warszawa grałeś. Pewnie, jakie są stosunki Polonii z Legią? Jest jakaś taka dodatkowa motywacja, żeby obrać tą Legię? Nie, ja gdzieś tam zawsze staram się odciąć od tej kibicowskiej strony i każdego rywala szanuję. Nie mam gdzieś tam jakichś niechęci do żadnego klubu i każdego przeciwnika szanuję. Są kolejne pytania? Jeśli nie, to dziękuję i do zobaczenia w niedzielę. Dziękuję bardzo, do widzenia.